Przede wszystkim możemy zobaczyć dwie nowości. Maszynę Optiplex, która stoi tutaj po mojej stronie, to jest maszyna Optiplex Neo. Maszyny linii Neo to są maszyny, które odpowiadają już w pełni na wymagania produkcji w standardzie 4.0, a nawet 5.0. Przede wszystkim została zmieniona konstrukcja maszyny. Maszyna jest bardziej elastyczna, łatwiejszy dostęp do przestrzeni roboczej. No i oczywiście moc 15 kW to też już jest bardzo duża moc, unikalna na rynku. To jest pierwszy raz, kiedy prezentujemy tę maszynę. Maszyna z tyłu za mną to jest Integrex i250 HST. Jedna z najbardziej zaawansowanych konstrukcji na rynku. Maszyna wielozadaniowa, hybrydowa, łącząca w sobie różnego typu technologie. W tym roku przeważają technologie pięcioosiowe, wielozadaniowe, hybrydowe połączenia. Chcemy jak najbardziej pokazać się z tej strony, ponieważ wierzymy, że to jest przyszłość przemysłu, która już jest tutaj w Polsce, a my możemy w tym uczestniczyć. Z targami ITM łączy nas długa historia. Od wielu, wielu lat pojawiamy się tutaj i wystawiamy się niemal co roku. Zajmujemy się sprzedażą maszyn do obróbki metalu, przede wszystkim centra obróbcze oraz tokarki. Reprezentujemy dostawców z japońskich, tajwańskich oraz hiszpańskich. W tym roku na targach prezentujemy dwie maszyny. Jedna z nich to jest tokarka tajwańskiego naszego dostawcy firmy Goodway oraz centrum obróbcze marki Makino. Firma Makino jest japońskim producentem z wieloletnią tradycją. Charakteryzują się bardzo dużymi dokładnościami oraz jakością wykonania. Dzisiaj na naszym stoisku prezentujemy pięcioosiowe poziome centrum obróbcze, które ma główne zastosowanie w przemyśle medycznym. Maszyna Goodway, którą prezentujemy, jest to klasyczna tokarka na ładzie ślizgowym z napędzanymi narzędziami. Mamy również zakład produkcyjny, w którym produkujemy oprzyrządowania do centrum obróbczych, jak i tokarek. To jest to świetny showroom, w którym nasi klienci mają możliwość zobaczenia naszych maszyn podczas pracy. Firma SW Machines dostarcza maszyny, obrabiarki wielowrzecionowe do produkcji wielkoseryjnej dla branży automotive, aerospace, medycyny oraz wielu innych. Wszystkie nasze maszyny mogą być w pełni zautomatyzowane. W tym roku na targach prezentujemy maszynę BA322i, która jest naszym flagowym produktem. Jest to maszyna dwuwrzecionowa wyposażona w system paletowy, który umożliwia nam znaczną poprawę produktywności, co jest dużą korzyścią dla klienta, ponieważ maszyna cały czas obrabia detal. W trakcie obróbki detalu mamy system paletowy, który umożliwia załadunek w tym czasie. Następnie bardzo krótki obrót, 3,5 sekundy, wymiana palety i mamy dalej produkowane. Dzięki temu uzyskujemy o wiele większą wydajność niż inne konwencjonalne maszyny. Obecna maszyna jest wyposażona w śruby kulowe i serwonapędy, ale mamy już gotową maszynę, która jest obecnie w sprzedaży, wyposażoną w napędy z silnikami liniowymi. Jest to maszyna, która jest jeszcze dokładniejsza i jeszcze szybsza. Dzięki temu czas obróbki jednego detalu jest krótszy. Jesteśmy obecni na targach, ponieważ prezentujemy produkt wyspecjalizowany i dlatego zależy też nam na lepszym kontakcie z klientem, aby móc na spotkaniach wytłumaczyć, pokazać, zaprezentować możliwości i zalety naszych maszyn, które są zawsze z korzyścią dla klienta. Czyli firma RANS dostarcza rozwiązania firm Star, FMB, Fuji oraz CMZ. W tym roku możemy zobaczyć aż 4 automaty tokarskie Star. Jest to SR32J2B, SR24A, SB20RG i tegoroczna nowość, automat tokarski SD26. Jest to pierwszy na świecie automat zdłużny z dwoma osiami B. Za innowacyjność tego rozwiązania firma Star otrzymała w tym roku złoty medal na targach. Obserwujemy, że z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na automaty wzdłużne na polskim rynku. Wystawiamy się na targach w Poznaniu przede wszystkim na chęć spotkania się z klientami, pokazania naszych nowości, pokazania gamy produktów.